Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Na kanale pozwólcie ukochać się Bogu i Wonne Teresa. Kochani, posłuchajcie tej pięknej, dawnej, staropolskiej pieśni. Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś królową i najlepszą matką. Spójrz na polskie miasta i na polskie wioski, niech z miłości Twojej słynie naród polski. Daj Jezusa dzieciom i polskiej młodzieży, by pragnęła wiarę w Twego Syna szerzyć. Niechaj Kościół Święty, dzieło Twego Syna, u Bożego tronu wspiera Twa przyczyna. Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś królową i najlepszą matką. Kochani, zbliża się najważniejsze święto Kościoła. Święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, wykłada całą wagę zmartwychwstania Pana Jezusa. Streszczę to tylko jednym zdaniem. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara. Jednak On zmartwychwstał i wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Ojca i przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Taka jest nasza wiara, takie jest nasze credo. Chrystus przyszedł na ten świat dla naszego zbawienia i po to, by nam otworzyć niebo. Nie przyszedł zmienić prawo, ale przyszedł, by je wypełnić. A trzecie przykazanie Boże brzmi: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Nie będę wam, kochane siostry i bracia, mówić, jak macie święcić to największe nasze święto, kiedy Pan z martwych powstał. Moje sumienie zostało uspokojone w sakramencie spowiedzi słowami spowiednika. Każdy czyn spełniony z miłości do Boga nie jest nieposłuszeństwem, nie jest grzechem. A już bez mała miałam wątpliwości, czy uczestnicząc w obecnym czasie codziennie we mszy świętej, nie popełniam grzechu nieposłuszeństwa. Moje sumienie zostało uspokojone. Ja wiem, jak spędzę ten wielki tydzień, tryduum paschalne czy wielkanocny poranek. Wam nie będę mówić. Mamy potężną matkę, królową korony polskiej. Ona jest naszą hetmanką. Jasnogórska Pani nie jeden raz obroniła naród polski i całą Europę przed zalewem zła, przed potopem szwedzkim, przed Turkami pod Wiedniem, pod Warszawą w 1920 roku. Obroni nas i teraz. Wsłuchajmy się w te piękne słowa dawnej pieśni polskiej jeszcze raz. Nie umiem śpiewać, więc jeszcze raz przeczytam refren tej pieśni. Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś królową i najlepszą matką. Jezus mówi dziś do nas: nie lękajcie się, ja jestem z wami, jam zwyciężył świat. Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto przyjmuje ciało moje i krew moją pije, będzie żył na wieki. Nie lękajcie się. Wszystkiego najlepszego z dniu, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Życzę wam wszystkim. Życzę, abyście się nie lękali. Życzę wam, byście dziękowali Jezusowi przy Jego grobie za to, co dla nas uczynił, że zechciał za nas cierpieć i umrzeć,
że zechciał dla nas z martwych powstać i królować na wieki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.